program Alert prosto z plantacji Bobiku. Znajdujemy się na Żuławach. To jest odmiana Bobas. Siew 15 marca, dzisiaj mamy 10 kwietnia. Bezpośrednio po siewie zastosowaliśmy chlomazon i mieliśmy taką wiosenną burzę. Bardzo mocny, nawalny opad deszczu, ponad 20 litrów. Jak widzimy, część roślin ma swoje tutaj trochę przebarwienia, ale zastosujemy tutaj preparat biostymulujący z nawożeniem dolistnym, czyli Improver oraz Prolif Max 4.0, Prolif Macro P. Przed siewem nasion zaprawiliśmy te nasiona zaprawą fungicydową Maxim oraz bakteriami, preparatem Rhizobium, który zawiera szczepy bakterii Rhizobium o największej koncentracji na rynku z firmy BioLider. Teraz mamy bardzo wysokie temperatury. Ten bobik w przeciągu kilku dni wyszedł nam nad ziemię i tutaj w najbliższych dniach skupimy się właśnie na biostymulacji tej rośliny oraz będziemy tą plantację monitorować przeciw szkodnikom, które występują w uprawie. Również tutaj na tej plantacji należy nadmienić, że będziemy tam preparatem Corum z firmy BAS odchwaszczać jeszcze na listnie, bo mamy tutaj trochę samosiewów rzepaku. No i również martwimy się o komosę. Przed siewem na tej plantacji zastosowaliśmy nawożenie fosforowo-potasowe Profoska PK w dawce 350 kg na hektar. Chcecie wiedzieć więcej na temat uprawy roślin bobowatych? Zapraszamy do obserwacji kanału oraz kontaktu z doradcami ProCam.